Sulęcin i Friedland. Przestrzeń współpracy. Projekt Sulęcin i Friedland – wykorzystanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego w celu stworzenia centrów spotkań i współpracy mieszkańców obu miast – rozpoczął się w 2019 roku. Inwestycja po polskiej stronie dotyczyła rewitalizacji obiektów na sulęcińskiej Winnej Górze, która przed laty była miejscem rekreacji i festynów. Później czas tu się zatrzymał. Po niemieckiej stronie projekt objął renowację murów obronnych wokół zamku wybudowanego na początku XIV wieku. Inwestycje były możliwe dzięki współpracy między miastami Sulęcin i Friedland, której początki sięgają 2004 roku. Tak je wspomina Thomas Hoele, który przez 17 lat był burmistrzem Friedland. Zadzwonili do mnie dyrektor szkoły z zastępcą i powiedzieli: musimy jechać do Sulęcina, mamy jeszcze z dawnych czasów współpracę sportową partnerów. I tak pojechaliśmy w 2004 roku pierwszy raz na Dni Sulęcina. I tak się zaczęło. Dariusz Eichardt, burmistrz Sulęcina, dodaje: zaczęło się oczywiście współpraca między samorządami i radami miejskimi, ale automatycznie zaraz dołączyły szkoła, przedszkola, Sulęciński Ośrodek Kultury. Zaraz za tym poszły inne instytucje, a przede wszystkim wędkarze. Wędkarze już wcześniej współpracowali z wędkarzami z miejscowości Friedland, bo ta współpraca sięga jeszcze lat 70., co nas też bardzo cieszy, ale tak naprawdę usankcjonowaliśmy ją 15 lat temu. A to nie jest łatwe między małym miastem jak Friedland, a dużym, jakim jest Sulęcin. Trzeba znaleźć ludzi, którzy wypełnią to życie. Umowę partnerską miasta zawarły w 2005 roku. Stopniowo do wspólnych działań angażowały się kolejne grupy mieszkańców, a nawet przedszkola. A tak o powodach przystąpienia do współpracy z sąsiadami z Niemiec mówi Ewa Janicka, dyrektor przedszkola numer 2 w Sulęcinie. To od tych maluchów naszych zależy, jak będziemy ze sobą współżyć razem. To jest nasze najbliższe sąsiedztwo i jakby to wszystko, co tutaj teraz robimy, to tylko i wyłącznie prowadzi do tego, że lepiej się poznajemy, nasze uprzedzenia gdzieś giną, poznajemy język, nowe tradycje, nowe sposoby nauczania i stąd zaczęła się nasza współpraca. Z Polakami generalnie, między ludźmi takimi jak ty i ja, da się współpracować zawsze. Obecność Polski w Unii Europejskiej umożliwiła realizację wspólnych projektów nie tylko w sferze społecznej, ale także związanej z infrastrukturą. Dzięki temu kapitalny remont przeszedł na przykład zabytkowy Dom Joanitów. Dom został odrestaurowany w ramach współpracy z miastem Friedland w 2008 roku i teraz jest tam Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej, ale oczywiście też Centrum Stowarzyszeń Sulęcińskich. Znajduje się tam również Klub Senior Plus dla naszych seniorów, którzy bezpośrednio korzystają. Znajduje się tam Harcówka, czyli bardzo dużo instytucji, które też współpracują bezpośrednio z mieszkańcami Friedland, ponieważ seniorzy wymieniają się corocznie, a nawet kilka razy w roku. Harcerze współpracują. Współpracują nasze stowarzyszenia bezpośrednio i rękodzielnicy, ale nie tylko. Friedland z kolei przeprowadziło renowację zamku i utworzyło muzeum, które jest chętnie odwiedzane także przez turystów z Polski. Na realizację ostatniego projektu miasta pozyskały dofinansowanie z programu współpracy Interreg. Przedsięwzięcie miało się zakończyć jeszcze w październiku 2020 roku, jednakże ze względu na pandemię COVID-19 część wspólnych działań trzeba było odwołać, a część przełożyć na lepsze czasy. Okazją do spotkania partnerów na żywo była uroczystość zakończenia jednego z etapów projektu przez Friedland we wrześniu 2020 roku. Na uroczystość przybyła delegacja z Sulęcina, mówi Iwona Walczak, zastępca burmistrza Sulęcina. Friedland dokonało renowacji murów obronnych. My jako miasto partnerskie rewitalizujemy obiekty sportowe, tak zwaną Winną Górę. We Friedland połączone jest to z festiwalem otwartych zabytków, także też mieliśmy okazję obejrzeć zabytkowy zamek we Friedland. To był również odpowiedni moment na przyjrzenie się efektom renowacji murów, a także atrakcjom okolicy. Friedland ma bardzo dużo tras rowerowych, bardzo dużą ofertę kulturalną i dobrą gastronomię. Mamy dużo jezior i rzek. Określamy się jako łącznik między Sprewą a Doliną rzeki Schlaube. A teraz jeszcze współpracujemy ściśle z miastem kultury Beskow.
Więc we Friedland turysta znajdzie wszystko. W Sulęcinie tymczasem trwała przebudowa historycznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego na Winnej Górze. Gdy pandemia na jakiś czas odpuściła, Sulęcin zorganizował w maju 2021 roku spacer międzypokoleniowy, który był połączony z warsztatami promującymi tradycje i kulturę przygranicznego regionu. Wędrówka po charakterystycznych dla Sulęcina zabytkach miała formę żywej lekcji historii połączonej z grą miejską. Zamiast polsko-niemieckiej spartakiady trzeba było się zadowolić ogólnorozwojowym treningiem transmitowanym na żywo w mediach społecznościowych. Transmisja była tłumaczona na język niemiecki. Rozgrzewka odbyła się już w nowo wyremontowanej sali na Winnej Górze. W treningu udział wzięli uczniowie ze szkoły podstawowej w Wędrzynie. Przed oficjalnym zakończeniem projektu we Friedland podpisano umowę o współpracy między punktami informacji turystycznej obu miast. Tak współpracę podsumowuje nowy burmistrz Friedland, Mike Koszak. Z mojej perspektywy jest to wzbogacenie dla miasta Friedland. Mamy nowe, odrestaurowane mury miejskie. Brakuje nam już tylko mały fragment. To jest nasz budynek bramny tutaj za mną. Byłem też w Sulęcinie i zwiedzałem obiekty na Winnej Górze. Kluby i stowarzyszenia na pewno będą się tam bardzo dobrze czuły. Widzimy, że również nasi mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z zamku Friedland. To pokazuje, że był to bardzo udany wspólny projekt. W 2021 roku udało się po przerwie zorganizować jarmark rękodzielniczy we Friedland, na którym swoje wyroby wystawiają wytwórcy z Sulęcina. Na uroczyste zakończenie projektu w Sulęcinie zaproszono oczywiście gości z Niemiec oraz wszystkie osoby, które się przyczyniły do realizacji tego partnerskiego przedsięwzięcia. Budynek główny wraz z salą sportową został zmodernizowany i zyskał świetnie wyposażone zaplecze klubowe, które może również służyć sportowcom uczestniczącym w zawodach odbywających się na stadionie. Projekt jest ważnym elementem wydarzenia Sulęcina. Niestety nie był łatwy w realizacji z uwagi na trudny okres pandemiczny. Mieliśmy dużo problemów z tym związanych i z samym rozliczeniem, samą współpracą z naszym partnerem niemieckim, ale również z realizacją projektów miękkich towarzyszących tej realizacji. Natomiast wszystko się udało. Udało się zrealizować. Dzisiaj możemy się spotkać w już zakończonym projekcie w rozbudowanym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sulęcinie. I cieszę się bardzo, że te 6,5 miliona pozwoliło nam, mieszkańcom Sulęcina i mieszkańcom pogranicznym, mieszkańcom Friedland, stworzyć tak wspaniałe miejsce. Przywrócony do życia Sulęciński Ośrodek Sportu i Rekreacji otwiera się teraz na stowarzyszenia i mieszkańców, zarówno tych młodszych, jak i starszych. Wraz ze zmodernizowanym w 2015 roku stadionem i nowym punktem informacji turystycznej będzie tworzył kompleksową ofertę i miejsce spotkań ponad granicami. Projekt zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu współpracy Interreg 5A Brandenburgia-Polska na lata 2014-2020.